Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Jakub Bodziany, a to jest Bodziany w piątek, czyli nasz cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTubie, a także słuchać na Waszej ulubionej platformie podcastowej. Ten i inne programy kultury liberalnej powstają tylko dzięki Waszemu wsparciu, za które serdecznie dziękuję i też zachęcam do wspierania właśnie naszej redakcji, na przykład przez portal Patronite, czy też przez odpis podatkowy, bo to jest wciąż możliwe. Ale też miłymi słowami, komentarzami, opiniami i lajkami. To nam wszystko bardzo pomaga, a jest zupełnie darmowe. Przechodzimy już do gościa i tematu naszego dzisiejszego odcinka. I moim gościem jest Radosław Pyfel, znawca Chin, w przyszłości wykładowca akademicki, przedsiębiorca, a także przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Obecnie YouTuber, po części, jeśli tak mogę powiedzieć. Polecamy serdecznie kanał pana Radosława Pyfela o nazwie Radosław Pyfel, a także autor książki Biznes w Chinach. Jak odnieść sukces w chińskim świecie? Tutaj pokażemy tym, którzy nas oglądają, a ci, którzy nas słuchają, też również mogą tę książkę znaleźć. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No i bardzo jestem zaskoczony, że zostałem zaproszony w ogóle do kultury liberalnej i bardzo dziękuję za to zaproszenie. Skąd to zaskoczenie? To może tak zapytam. Wydaje mi się, że nie wiem na ile będę w stanie wpisać się jakby w taki liberalny światopogląd, bo to, co gdzieś tam głoszę na tym swoim kanale na YouTubie, to trochę może odbiega od tego paradygmatu liberalnego, więc może zdenerwuję dzisiaj trochę widzki, słuchaczy i słuchaczki kultury liberalnej, ale myślę, że żyjemy w czasach, w którym te definicje tego, co jest liberalne, co jest nieliberalne, dzisiaj już bardzo się zacierają. To są czasy technologicznej i społecznej rewolucji, także geopolitycznej. Za tym wszystkim stoi świat Azji. No i pewnie o tym trochę porozmawiamy. No ale myślę, że trochę mogę być denerwujący cała przyjemność po mojej stronie w takim razie. No nam też od niektórych przedstawicieli tak zwanego środowiska liberalnego się dostaje o to, że liberałami nie jesteśmy, no ale to może jest temat na osobny odcinek zupełnie. No pytanie, czym będzie liberalizm w XXI wieku w ogóle? Tak? No, czym będzie kultura liberalna w XXI wieku? No staramy się na to pytanie codziennie odpowiadać, na przykład przez ten program, jeszcze dodając, że to nie jest tak, że przez to, że my jako kultura liberalna mamy oczywiście jakieś swoje poglądy, które zresztą są dosyć jasne i można się z nimi zapoznać chociażby przez nasze publikacje i przez te programy. Natomiast wydaje mi się, że rozmawianie tylko z osobami, które podzielają te same poglądy, jest eufemistycznie rzecz powiem, że kontrskuteczne. Ja staram się uciekać od wszelkich etykietek, więc uciekając od tych etykietek, mam nadzieję, że to nie będzie ucieczka tak daleka, która doprowadzi tutaj do jakichś wielkich nerwów, może tych widzów, którzy akurat utożsamiają się z jakimś zestawem poglądów. A pan w każdym razie dowiódł swojego liberalizmu, bo jednak... Czyli rozumiem, że liberalny tak. Polega na tym, że dyskutujemy po prostu nie zważając na te etykietki. Czyli rozumiem, że miłe zaskoczenie. Miłe, tak, dziękuję, no i liczę, że miło porozmawiamy. Dokładnie, no więc już po tych wstępnych wstępach i zaskoczeniach przechodzimy do tematu, a pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy jest telefon. Telefon Xi Jinpinga, czyli przywódcy Chin, z Wołodymyrem Zełenskim, prezydentem Ukrainy. Stało się to w rocznicę katastrofy w Czarnobylu. Natomiast przywódcy obu tych krajów nie mieli ze sobą takiego bezpośredniego kontaktu od stycznia zeszłego roku. Czy pan uważa, że to jest w jakiś sposób przełomowe wydarzenie? Ja myślę, że jak zawsze w Chinach i w Azji jest yin i yang i można odpowiedzieć tak lub nie i każdy na pewno znalazłby jakieś uzasadnienie, dlatego tak i dlatego nie. Dlaczego jest to przełomowe? No dlatego rzeczywiście, że to jest ten kontakt na najwyższym poziomie po raz pierwszy od czasu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Z drugiej strony Ukraińcy utrzymywali kontakty dyplomatyczne z Chińczykami. Tutaj szczególnie aktywny był minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba, który wielokrotnie spotykał się z Wang Yi. Była wymiana oświadczeń, z drugiej strony zapowiadano, że ten telefon prędzej czy później nastąpi z Pekinu do Kijowa. Były spekulacje medialne na ten temat już w marcu. Niektórzy spodziewali się, że ten telefon nastąpi zaraz po wizycie Xi Jinpinga w Moskwie. Potem wydawało się, że nastąpi po przyjeździe Europejczyków, czyli Emmanuela Macrona i Ursuli von der Leyen.
do Pekinu, to zresztą bardzo to dałoby twarzy Europejczykom. Pokazałoby, że przynajmniej sądzę, że Emmanuel Macron na pewno byłby bardzo dumny i wykorzystywałby to. On ma teraz trochę trudną sytuację wewnętrzną we Francji, gdzie są protesty. No ale biorąc pod uwagę ego francuskiego prezydenta, to myślę, że na pewno bardzo na to liczył. Ale faktycznie no, troszkę za późno się to stało, żeby tak bezpośrednio wiązać jedno z drugim. Tak, chyba przynajmniej tak. Politycznie, znaczy, on propagandowo. Wydał takie oświadczenie, w którym wspomniał o tym, że on próbował do tego doprowadzić, że on wywiera wpływ na przewodniczącego Helsinki. Cieszę się, że Ukraina i Chiny słuchają moich rad. No coś w tym stylu, ale rzeczywiście Chińczycy rozegrali to troszkę inaczej, tak jak pan powiedział, czyli zaczekali, jeszcze odczekali kilka dni. No i ten telefon nastąpił wczoraj, rzeczywiście w rocznicę Czarnobyla, tak się składa, ale to pokazuje przywiązanie Chin, czyli jakby sprzeciw wobec używania broni nuklearnej. To jest coś, co było na agendzie przez ostatnich kilkanaście miesięcy. Także USA i Chiny nawet wspólnie wywierały presję na Federację Rosyjską w czasie szczytu G20 jesienią zeszłego roku, żeby tej broni nuklearnej nie używać. Kiedy ta wizyta Xi Jinpinga w Moskwie zakończyła się, no jednak chyba pewnego rodzaju, nie wiem czy niepowodzeniem, czy rozdrażnieniem, to zaraz po niej Władimir Putin, no co zrobił? Rozmieścił taktyczną broń nuklearną na Białorusi, czyli zrobił coś najgorszego z chińskiego punktu widzenia, co mógł zrobić. No i teraz ten telefon 26 kwietnia. Mówi pan, czy przełom? No z jednej strony przełom. Pytam. No tak, można powiedzieć, że przełom, bo to jest kontakt na najwyższym szczeblu, na najwyższym poziomie. A z drugiej strony był już zapowiadany, był oczekiwany. Już Ursula von der Leyen, wyjeżdżając z Pekinu, otrzymała zapewnienie, że do takiego telefonu dojdzie, tylko nie precyzowano kiedy. I właśnie to był też pewnego rodzaju as w rękawie Xi Jinpinga, czyli wybór tego momentu, kiedy on zadzwoni. No w jakiś sposób mógł dowartościować Emmanuela Macrona, mógł w jakiś tam sposób zabrać twarz Rosji, chociaż w to nie wierzę, bo Chiny muszą lawirować między Rosją a Europą Zachodnią, czyli nie mogą zrazić Rosji, a muszą jeszcze cały czas być jakimś wiarygodnym partnerem dla Europy Zachodniej, chociażby w tych relacjach handlowych. I to jest to, co mniej więcej starają się robić. No ale decydując o tym, o wyborze tego momentu, no to też był jakiś to atut w rękach Xi Jinpinga właśnie, czy jakiś as, który on trzymał w ręku, no i teraz go rzucił na stół. Ale jakie były według pana efekty tej rozmowy? Bo jeśli ja czytam dwa komunikaty, jeden z od Wołodymyra Zełenskiego na Twitterze, który pisał o tym, że tutaj tłumaczenie wolne z mojej strony, że miał długą i bardzo znaczącą rozmowę właśnie z prezydentem Xi i że on wierzy, że ten telefon, a także mianowanie ukraińskiego ambasadora w Chinach stanie się takim potężnym pretekstem, czy takim jakimś potężnym, ma duże znaczenie dla rozwoju relacji obu krajów. Z drugiej strony czytam dosyć przydługawy komunikat chińskiego MSZ-u i tam mam bardzo szczególne zdanie, które wokół takiej trochę mowy trawy tradycyjnej chińskiej zwróciło moją uwagę, że obopólny szacunek dla suwerenności oraz terytorialnej nienaruszalności jest politycznym fundamentem relacji chińsko-ukraińskich. No tutaj wiele wątków pan poruszył, przede wszystkim diplotok, no to zawsze te w ogóle mamy festiwal różnego rodzaju oświadczeń dyplomatycznych, bardzo okrągłych, świat w ogóle zwariował na punkcie analizowania tego, kto się do kogo uśmiechnął, jak bardzo, jak mocno mu tą rękę ścisnął, jak bardzo serdecznie i tak dalej, i tak dalej. To raz, myślę, że też takim trendem jest to, że odbywają się pewnego rodzaju spotkania i tak naprawdę sprawy nie wiemy nic poza tymi oficjalnymi oświadczeniami. No pan wspomniał, że wiele lat temu byłem przedstawicielem w Radzie Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, więc wiem jak to wygląda trochę od kuchni. Miałem to wielkie szczęście w życiu, że mogłem zobaczyć to trochę wszystko od drugiej strony. I to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, może być czymś zupełnie innym niż te wszystkie gładkie, oficjalne oświadczenia, no, które tutaj staramy się analizować. I takim przykładem były rozmowy arabsko-irańskie, które zresztą do końca były utrzymywane w tajemnicy. Była wizyta Xi Jinpinga w Arabii Saudyjskiej, a dopiero kilka tygodni później okazało się, że potajemnie w Pekinie negocjowali właśnie negocjatorzy irańscy i saudyjscy i osiągnęli porozumienie, zaprowadzono pokój na Bliskim Wschodzie, co, i oni negocjowali w Pekinie.
czyli Chiny jakby za tym wszystkim stały, co całkowicie zrekonfigurowało układ sił na Bliskim Wschodzie. Więc najprościej, gdybym chciał się wyreklamować z odpowiedzi na pańskie pytanie, to powiedziałbym, że zobaczymy za kilka tygodni, o czym rozmawiali. Jestem przekonany, że za kilka dni, kilka tygodni będziemy widzieli efekty tej wizyty. Być może widzimy teraz efekty wizyty w Moskwie, na przykład Xi Jinpinga. Tam też mieliśmy do czynienia z tym dyplomatycznym, z tym dyplotokiem, z tymi uściskami rąk, tym zapewnieniem już po raz kolejny o wiekopomnej przyjaźni, pogłębianiu strategicznego partnerstwa i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jednak zostały ogłoszone pewne konkrety. Tak? No właśnie, to odsuńmy na bok ten diplotok. Diplotok, tak. I co według Pana, też biorąc właśnie pod uwagę Pana doświadczenie no, w chińskiej polityce, niejako biorąc pod uwagę stanowisko, które Pan kiedyś zajmował, co kryje się za tymi okrągłymi słowami? No, rozczaruję pana, ale każdy, kto powie, że doskonale wie, co się kryje, to nie wie. No, jest takie taoistyczne powiedzenie, że kto wie, że kto mówi, że wie, no to nie wie. No, myślę, że mamy. Możemy się domyślać, możemy przypuszczać. Ja tutaj chętnie się podzielę z panem i naszymi widzami, widzkami, no, przypuszczeniami, tym, czego możemy się domyśleć. Znaczy, może najpierw nie czego się domyślamy, tylko co tak naprawdę zostało ogłoszone, to przede wszystkim to, że jedzie ambasador ukraiński do Pekinu, Paweł Riabikin. To jest, no, nie jest to człowiek jakby z kręgów militarnych, nie jest to wojskowy, jest to człowiek z kręgów takich, powiedziałbym, gospodarczych, był minister strategicznej tam gałęzi przemysłu ukraińskiego i on jedzie do Pekinu. Zresztą na Ukrainie trwa debata dotycząca tego, jak w ogóle przedstawiać sprawę ukraińską globalnie, więc prawdopodobnie pojedzie również ambasador ukraiński do Brazylii. To widziałem w telewizji ukraińskiej, że takie debaty trwają. Ukraińcy chcą po prostu pokazywać swoją perspektywę. Brazylia również ostatnio się ogłosiła, Lula da Silva, prezydent Brazylii, że też chce być mediatorem i no, uważa, że się w tej roli świetnie sprawdzi, ale Ukraińcy są zaniepokojeni, że on tak dosyć lekko podchodzi do utraty tych ziem, że tam Krym, no to jest rosyjski i tak dalej, i tak dalej. Chcą tam wysłać ambasadora. No więc tutaj Ukraińcy globalizują jakby swoją politykę zagraniczną i to jest normalne. Zresztą oni bardzo często rozmawiają z Indusami. Niektórzy mają pretensje w Polsce, że za mało z dziennikarzami polskimi, a za często z, chociażby z indyjskimi, czy pewnie teraz z brazylijskimi, ale tak, to wydaje mi się, że to jest taki problem ze zrozumieniem tej perspektywy, no bo oczywiście można się żachnąć na to, że Zełenski zbyt rzadko rozmawia z polskimi dziennikarzami, ogólnie ta elita ukraińska, natomiast jakby polskie poparcie dla Ukrainy nie jest czymś, o co trzeba zabiegać, a poparcie Brazylii, czy Chin, czy Indii jest czymś, o co trzeba zabiegać, co też może wynika z tego, że nam się wydaje, że nasze poglądy na temat Ukrainy, na temat wojny, która w Ukrainie się toczy, są dzielone przez resztę świata, albo przez większość świata, a tak nie jest też przecież. No tak, tak. Znaczy u nas też jest, wydaje mi się, że troszkę inna kultura polityczna, jest kultura zasług, że jeżeli my kładziemy duże zasługi w swoim ukraińskim, to chcemy być dopieszczani poprzez to, że będziemy gdzieś tam w pierwszej kolejności podejmowani przez prezydenta Zełenskiego. Nie bym powiedział, że to jest dosyć naiwna kultura polityczna. No, ma ona swoje wady i zalety, tak to określmy, ale rzeczywiście jest oryginalna na tle powiedzmy tych kultur, a na pewno azjatyckich, które są mega pragmatyczne, tak? Pewnie jeszcze nieraz o tym wspomnimy w tej naszej dzisiejszej rozmowie. Z punktu widzenia Ukraińców lepiej jest na przykład osłabiać więzi między Indiami, na przykład a Rosją. Indie na potęgę kupują teraz surowce z Federacji Rosyjskiej, więc jeżeli oni osłabią na przykład tą chęć Indii do kupowania tych surowców, no to osłabiają realnie tą Federację Rosyjską pewnie bardziej niż gdyby udzielili kilka tych wywiadów w Polsce. To samo w przypadku Chin czy Brazylii, tak? Która teraz jakoś szczególnie się uaktywniła w kwestii tego konfliktu, tej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. No i jedzie ambasador ukraiński do Pekinu, a z drugiej strony do Kijowa wybierze się specjalny pełnomocnik czy specjalny przedstawiciel rządu chińskiego do spraw euroazjatyckich. I to ciekawe, że tutaj w tych oświadczeniach, które pan przeczytał, które pana trochę znudziły, ja czytałem je w kilku wersjach językowych, po chińsku i po angielsku, i tam się doczytałem, że to jest, tutaj trzeba dokładnie podkreślić jego funkcję, bo to jest ciekawa postać, Li Hui. Li Hui, który zaczynał swoją karierę dyplomatyczną jako ambasador w Kazachstanie, potem przez 10 lat był ambasadorem w Federacji Rosyjskiej w latach 2009-2019, więc on wszystkich właściwie przedstawicieli elity rosyjskiej prawdopodobnie zna.
Znał elity moskiewskie, sanktpetersburskie. Potem wrócił do Pekinu, gdzie został właśnie przedstawicielem rządu chińskiego do spraw euroazjatyckich w randze wiceministra. Więc to jest postać no, wysoka w tej hierarchii władzy chińskiej i też bardzo doświadczony dyplomata. I on, i tam określono, że on jest, jedzie na Ukrainę, że on będzie teraz przedstawicielem na Ukrainę, czy też jedzie jako ten przedstawiciel rządu chińskiego, jedzie do Ukrainy i innych państw. I teraz nikt jakoś tego wątku nie podjął za bardzo, więc możemy to zrobić w kulturze liberalnej. Co to oznaczają te inne państwa? To mnie ciekawi. Czy to oznacza Białoruś? No, czy wiadomo, że Rosja i Ukraina, tak? Że ten przedstawiciel będzie się tym zajmował w Kijowie, Rosją, i będzie próbował może pogodzić, albo nie wiem, no, coś będzie próbował zrobić między Ukrainą a Rosją, ale te to inne myślę, kraje mnie ciekawią. Jeszcze chwilkę, to zaraz do tych innych krajów, ale to znaczy, że ten słynny 12-punktowy plan pokojowy Chin dla Ukrainy, który został, wydaje mi się, no, w większości miejsc poza Chinami jednak potraktowany mało poważnie. To znaczy, że ta propozycja Nie, była mało on poważna. W świecie Zachodu został potraktowany mało poważnie. Dlatego mówię, no to jest znowu to nasza Tak, percepcja. Ale poza Zachodem, ale czy no, on będzie dalej niekoniecznie. wdrażany? W sensie to pan myśli, że po to został właśnie ten specjalny wysłannik wysłany do Ukrainy? No czytałem oświadczenia, nie wiem, czy można mówić o oświadczeniach, ale takie głosy no, wysokich rangą przedstawicieli państwa ukraińskiego. Oni mówili, że w tej rozmowie telefonicznej Xi Jinping zgłosił jakiś plan pokojowy. No pytanie, czy to jest to samo, co Chiny recyklingują, bo tak możemy powiedzieć, od kilkunastu miesięcy, bo ten 12-punktowy plan pokojowy to jest recykling tych wszystkich postulatów chińskich od samego początku wojny, tak na dobrą sprawę. Chiny mówią tak, jesteśmy mediatorem, nie jesteśmy stroną tego konfliktu, nie używajcie broni nuklearnej, pomagajmy cywilom, dogadajcie się, no tam nie wiem, dialog, pokojowy sposób rozwiązywania tych konfliktów Tak, i tak dalej, właśnie i tak dalej. to, co powiem, może być uderzające znowu dla Zachodu, czy konkretnie naszego regionu, to jest to takie apelowanie o to, że de facto są, rozumiem, dwie zwaśnione strony, i żeby one doszły do jakiegoś porozumienia. Znaczy nie ma rozróżnienia na to, że Rosja jest państwem agresorem, które napadło niesprowokowana, nie napadła niesprowokowana Ukraina, tylko są no, dwie strony, które mają jakieś tam, rozumiem, niesnaski między sobą, ale najlepiej byłoby, gdyby się pogodziły. Tak, no ale właśnie, no to wydaje mi się, że rzeczywiście taki mają do tego stosunek trochę nonszalacki, że tam tak sobie po prostu gadają i nic z tego nie wynika, taka mowa trawa trochę, czyż pan mówił mowę do akurat do odnośnie tego oświadczenia. oświadczenia, ale trochę tak jest, bo to oświadczenie też powtarza cały czas to samo, to jest cały czas to samo. Natomiast no, moje przynajmniej postrzeganie tego wszystkiego zmieniło to, co stało się na Bliskim Wschodzie. Też jest Iran, Arabia Saudyjska i wydawało się, że to jest niemożliwe, a jednak znormalizowano stosunki między tymi krajami. One teraz otwierają ambasady w Teheranie i w Riyadzie, uzgadniają tam jakieś szczegóły techniczne. No więc nie wiadomo, no let's give peace a chance, jak to kiedyś śpiewano. Natomiast tutaj Petr Pavel, akurat prezydent Republiki Czeskiej, niedawno wybrany, on mówi, że on nie wierzy w to, że Chińczycy do tego pokoju doprowadzą, nawet nie wierzy w to, że im na tym zależy. To jest taki głos prezydenta Republiki Czeskiej, ale Emmanuel Macron, z którego pan już zdążył się lekko podśmiewać, z jego ego i tak dalej. On, na przykład on powiedział, że on z nadzieją na to patrzy, że to właściwie on do tego próbował doprowadzić w Pekinie, kiedy tam był. I teraz ten scenariusz trochę się realizuje, on na to patrzy. Ja może nie cytuję tego dokładnie, ale tam dwie rzeczy mi uderzyły. Czy to, że on mówi, że on o to zabiegał, i to, że on pozytywnie na to patrzy. Tak, że on chciał, żeby Chiny wywarły większy wpływ na Federację Rosyjską. To się teraz dzieje, więc no, co z tego wyniknie, to zobaczymy. No niestety tutaj muszę pana rozczarować i wszystkich naszych widzów i widzki, że ja po prostu najbliższe dni i tygodnie to pokażą. Co zrobi ten specjalny pełnomocnik, który przyjedzie do Kijowa, z kim on będzie rozmawiał i czy tylko z Ukrainą i Rosją, czy z Białorusią na przykład. No tak, no bo to jest ten element tych innych krajów, tak, z którymi miałby tak ewentualnie i jakie rozmawiać. To są jeszcze inne kraje, że to są Węgry, Słowacja, Polska, no kraje bałtyckie raczej nie, te są na kursie kolizyjnym z Pekinem. No tak, także tutaj otwierają się różnego rodzaju scenariusze. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę na tym oświadczeniu. Jeśli chodzi o Emmanuela Macrona, no to nie podśmiewałem się, że tak powiem. No stwierdziłem fakt, no wszyscy wiemy, jaki prezydent Francji jest i to widać.
Ale wróćmy jeszcze do tego oświadczenia, bo tam dla mnie jest bardzo ważne to zdanie, o którym wspomniałem w chińskim oświadczeniu, o tym, że te relacje obu krajów opierają się na suwerenności i wzajemnym poszanowaniu nienaruszalności terytorialnej, przepraszam. I wydawać by się mogło, i tak też widziałem to znowu w naszym regionie albo w naszej bańce twitterowej, czy ekspertów zajmujących się tym tematem, że możliwe, że chodzi o to, że Chiny jakoś przysunęły się do stanowiska ukraińskiego, że może z tym Krymem są właśnie bliżej tego, co mówi Kijów, no ale z drugiej strony można byłoby uznać tak, że teraz to Ukraina akceptuje politykę jednych Chin. No, wydaje mi się, że chyba wszystkie kraje poza, nie wiem, chyba w tym momencie 13 krajami akceptują politykę jednych Chin w sensie prawa międzynarodowego, które dzisiaj stety lub niestety jest coraz częściej kwestionowane, poddawane jakimś właśnie dyskusjom. Ale w sensie deklaracji politycznych już nie. Nie, nie, nie. No, to jest od lat 70. prowadzona ta polityka, że jest zasada jednych Chin. Albo Republiki Chińskiej w Tajpej, albo Chińskiej Republiki Ludowej w Pekinie. Czyli jest wybór albo, albo. Więc jeżeli uznajemy Chińską Republikę Ludową, to nie uznajemy tych drugich Chin, tak? I to jest jakby jedna rzecz. Natomiast tutaj no, trzeba wspomnieć, że Chiny nie uznały aneksji Krymu. Nie wiem, nam się może wydaje, że Chiny uznały aneksję Krymu, ale wtedy, kiedy Rosjanie tej aneksji dokonali, to nie uzyskali poparcia Chin. Właśnie z tego powodu, że Chinom strasznie zależy, my nie do końca jakby rozumiemy, wydaje mi się, mieszkałem wiele lat i na kontynencie i na Tajwanie, jak ważną sprawą jest Tajwan, jak bardzo drażliwą sprawą jest Tajwan dla ludzi z kontynentu, czy dla elit politycznych z kontynentu, więc oni nie uznają aneksji Krymu, dlatego że uznają, że istnieje zasada poszanowania integralności terytorialnej i w takim razie wy uznajcie, że Tajwan jest częścią Chin, a my nigdy nie będziemy uznawać od odłączania jakichś fragmentów przez państwa silniejsze. I w 2014 roku Chiny nie uznały aneksji Krymu, tak? My nie do końca mam wrażenie, że mamy świadomość tego w Polsce, kiedy o tym dyskutujemy. Z drugiej strony można powiedzieć, bo to jest inny jak, teraz sam się skontruję, to można powiedzieć, że Chiny nic nie zrobiły w takim razie, żeby wyegzekwować tą integralność terytorialną. Tak? To jest to, o co mają pretensje Europejczycy Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron i wszyscy inni, którzy mówią, no, że tak, no, Chiny mówią, że są za integralnością terytorialną, nie uznają Krymu, no, ale co zrobiły w momencie, w którym Rosjanie znowu weszli na terytorium suwerennego państwa i zaczęli ten kraj terytorialnie okrajać. No, to jest ten ruch węża w wykonaniu Chin, że nie uznają aneksji Krymu, a z drugiej strony nie robią nic, żeby przywrócić stan sprzed 20. No znaczy nie robią, no apelują. Jest to wybiórcze hasło. Znaczy apelują, tak, apelują, no, tak, to na pewno. Apelują, zgłaszają plan pokojowy, teraz wysyłają specjalnego pełnomocnika. No, mówią, że właśnie, no to co jest istotne, że nie można wprowadzić sankcji, że to nie jest agresja, tylko to jest nieporozumienie. Co tam jeszcze? No, że nikomu nie sprzedadzą broni, że sprzedawanie broni to jest rozniecanie tego konfliktu, dolewanie wody do ognia, więc tutaj przedstawia się NATO i Stany Zjednoczone jako no takich właśnie, jakby to powiedzieć, no. Do tych, którzy tej oliwy do ognia dolewają. No, oliwy do ognia dolewają, a Chiny się prezentują jako siła pokojowa. No i to wszystko może się wydawać zabawne i śmieszne, no ale jednak na Bliskim Wschodzie do tego niemożliwego wydawałoby się pokoju doprowadzili. No więc w tym sensie jednak proponował, żeby traktować to poważniej, no bo jeżeli tam mieli tą zdolność, to tutaj mogą spróbować tego samego. Mogą, ale nie muszą, tego też nie wiemy. No, sytuacja się gmatwa, więc czekam na kolejne pytania, może one rozjaśnią trochę. Tak się przyczepiłem tego jednego zdania w chińskim komunikacie, ponieważ rozmawiamy niedługo po dosyć bardzo głośnej wypowiedzi ambasadora Chin we Francji. Lu Shei napisał w wywiadzie... Krążyłem wokół tej wypowiedzi, a i dobrze, że panią teraz przypomnę. I już jesteśmy tutaj przy niej. W wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI wprost zasugerował, że sprawa Krymu, o którym już rozmawialiśmy właśnie tutaj, nie jest taka prosta, jakby sobie tego życzyli Ukraińcy i ich sojusznicy. Co więcej,
Zakwestionował, mówiąc, że wedle prawa międzynarodowego kraje byłego Związku Radzieckiego i kraje tej znajdujące się kiedyś za żelazną kurtyną nie są do końca podmiotami prawa międzynarodowego, czyli nie są do końca suwerennymi państwami. I to wywołało ogromną burzę. I to, wydaje mi się, też miało wpływ na kształt tego oświadczenia. Ale czy te słowa... Trudno je uznać za przypadek, szczególnie ze strony tak doświadczonego A dyplomaty. Skąd pan wie? Może przypadek. To nie jest chat GPT, to nie jest już na internet. Może się pomylił. Tak? Może się pomylił? Nie, może się pomylił. No. Po prostu oglądałem telewizję ukraińską i tam oni twierdzą, że a nie, pomylił się. Mhm. Znaczy ja tego nie wiem, od razu powiem, ale no, są dwie możliwości. Pomylił się albo się nie pomylił. To tam było, tam było jakieś dementi bodajże chwilę później, no ale kto czyta dementi? Znaczy, no właśnie, znaczy... No nie, nie, w dyplomacji to wszystko tu jest bardzo istotne. Te wszystkie dementi też są brane bardzo poważnie pod uwagę, ale ja bym w trzech punktach odpowiedział jakby na pańskie pytanie i tą kwestię, którą pan przypomniał, bo ja krążyłem wokół tego tematu. Krążyłem dlatego, że jest niepokojące zjawisko, które obserwujemy. To jest kwestionowanie prawa międzynarodowego albo różnego rodzaju dowolne interpretacje, które się pojawiają. I ostatnie 3 dekady w Polsce, które zostały zbudowane na tym fundamencie końca historii, no to one zakładały, że to jest prawo międzynarodowe, stoimy na straży tego prawa międzynarodowego i dopóki ono będzie obowiązywać, to będziemy bezpieczni. A teraz co chwila to prawo międzynarodowe jest dowolnie interpretowane i to jest ta wypowiedź chińskiego ambasadora we Francji w jednym z programów telewizyjnych, gdzie on właśnie wypowiedział te słowa, że ten status byłych republik radzieckich jest nieuregulowany, że jest dyskusyjny i w ogóle rozpocznijmy dyskusję na ten temat. I to jest bardzo niepokojące zjawisko z polskiego punktu widzenia, bo jeżeli upada ten fundament i mocarstwa czy te imperia zaczynają ze sobą na ten temat dyskutować, no to wtedy jest używany argument siły. Nie wiem, czy już teraz to tam żeśmy się dozbroili jakoś potwornie, to już może, nie wiem, mamy już tyle tych Abramsów i tamtych czołgów, że my jesteśmy lepiej na to przygotowani. Nie wiem, nie znam się na tym i nie chcę wchodzić na kwestie militarne. Myślę, że daleka droga jeszcze. Ale tak, ale pada ten ład oparty na prawie międzynarodowym, bo zaczynają być jakiś klub dyskusyjny, mocarstw się tworzy i to jest niepokojące z polskiego punktu widzenia. I teraz druga rzecz, czy było świadome, czy nieświadome. No ja jestem tego nie wiem. No nie jestem ekspertem tego typu, który objawi tutaj znaczy, panu i... Ja nie liczę na objawienia, nie natomiast zakładam, że jeśli ktoś wychodzi przed kamerę i mówi coś i jest to chiński dyplomata z ogromnym doświadczeniem, bo to nie jest ani jego pierwsza placówka, ani nie druga, to raczej wie, co mówi. I nie jest tak, że chińscy dyplomaci są raczej znani z tego, że mówią coś, co wcześniej zostało ustalone. No dobrze, dlatego, no dobrze, okej. Okay. On to powiedział w programie telewizyjnym teraz no, są dwie szkoły. Pomylił się i że się nie pomylił. Pan jest zwolennikiem tej szkoły, że się nie pomylił, że to było działanie intencjonalne. I tu zwróciłbym uwagę, że to uderzyło szczególnie w państwa bałtyckie, które no, też rozpoczynały tą dyskusję na temat tam Tajwanu, czy to jest część Chin, czy nie jest część Chin, tam nazywanie przedstawicielstw właśnie Tajwanu Tajwanem, co szczególnie no, rozruszyło. No choćby te Czechy, o których pan wspomniał, to przecież też jest kraj, który przeszedł w ostatnich latach ogromną zmianę polityczną no, w stosunku do właśnie tak, ale to Chin. Czechy, tak, no tam jest dużo, dużo różnego rodzaju delegacji właśnie Senatu, czy w ogóle Parlamentu Czeskiego na Tajwan i tak dalej, ale Czesi jeszcze się nie posunęli tak daleko jak Litwa, która nazwała przedstawicielstwo Tajpej Tajwanem. I to w ogóle zawiesiło stosunki dyplomatyczne, praktycznie rzecz biorąc, między Pekinem a Wilnem. Do tego dołączyły się inne kraje bałtyckie. I teraz, gdybyśmy byli zwolennikami tej teorii, którą pan reprezentuje, że to było nieprzypadkowe, to był taki przytyczek w nas trochę krajów bałtyckich. Tak? Uważacie, jeżeli wy będziecie dyskutować o Tajwanie, to my podyskutujemy o tym, czy w ogóle jesteście państwem. O tym, czy wy macie odpowiednie tam papiery, dokumenty, czy to wszystko jest zgodne z prawem międzynarodowym, że w ogóle funkcjonujecie, istniejecie, bo jak nie, to w ogóle damy wolną rękę Rosji, jakby, tak? I nie będzie tutaj żadnego tematu, żadnych w ogóle 12-punktowych planów pokojowych i w ogóle niczego innego. No ale to jest jakby jedna interpretacja. Druga, którą uprawdopodobnia z kolei to, że to uderzyły również były republiki radzieckie, o które Chiny trochę zabiegają, jak Kazachstan na przykład. To bardzo złe zrobiło wrażenie, gdzie rząd, elity władzy jakby no, tam są przyjazne Chinom, ale społeczeństwo nie. I tego typu wypowiedzi od razu odbiły się szerokim echem w Kazachstanie. Jest bardzo ważnym krajem z punktu widzenia Chin, bardzo ważnym krajem w Azji Centralnej.
I od razu spowodował... Z punktu widzenia Rosji, tak zwane miękkie podbrzusze. No tak, tak. To w ogóle jest kraj, który wraca trochę do takiego geopolitycznego centrum. Znajdował się gdzieś na rubieżach światowej polityki, a teraz staje się bardzo istotny kraj. I te oświadczenia ambasadora chińskiego uderzył również w Kazachstan. Więc tam były noty łagodzące to, mówiące o tym, że absolutnie... No MSZ chiński się, i tu już ten trzeci punkt w mojej odpowiedzi, MSZ chiński się od tego zdecydowanie odciął. Tak? Znaczy powiedział, że to nie jest, że tutaj to poszło za daleko, i że to nie jest stanowisko MSZ-u Chin, i w ogóle no, takich, nie cytuję dokładnie treści tych oświadczeń, ale generalnie ich wymowa była taka, że za to przepraszamy, to nie jest nasze stanowisko. I to być może, last but not least, było przyczyną tego, że ten Xi Jinping w końcu tego asa wyrzucił, żeby ten kryzys zażegnać. Że właśnie może to spowodowało, czy było w jakimś związku z tym, że mówię, no to teraz, żeby załagodzić tą sytuację, to dowartościujmy Ukrainę i zadzwońmy do Kijowa. No i teraz mamy tego jeszcze pełnomocnika, czy przedstawiciela rządu chińskiego za chwilę w Kijowie do spraw euroazjatyckich, który jedzie na Ukrainę i do innych krajów. Wszystko nam się w takim razie łączy jedno z drugim, ale pan mówił o tym, że na efekty ewentualnie tego telefonu, czy na prawdziwe cele, albo co tam rzeczywiście zostało powiedziane, czy zostało ustalone, przyjdzie nam poczekać. Ja to oczywiście uznaję i rozumiem, natomiast... Albo nawet się o nich nie dowiemy, bo to jest inna zupełnie kultura niż Pax Americana. Jeżeli możemy porównać te dwa imperia, to Amerykanie są Rzymem, a Chińczycy są Bizancją. Tak? Tam wiele spraw jest załatwionych kuluarowo, my się możemy nawet o tym nie dowiedzieć. Jasne. A to już, że tak już spadła panu teraz oglądalność... Liczę, że jeszcze nie. Ja w takim razie, żeby podnieść tę oglądalność i słuchalność, dopytam, bo na te efekty możemy czekać, ale co w takim razie jest interesie Chin, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie. Co Chiny chcą ugrać w Ukrainie? No, to jest najważniejsze pytanie świata chyba. Nad tym się głowią wszyscy analitycy w Waszyngtonie obecnie. Jakie tam są warianty? Myślę, że jest kilka wariantów w Pekinie. To po pierwsze, no, być może był brany pod uwagę taki wariant, że Rosja będzie silniejsza niż była. Znaczy, kiedy podeszła pod Kijów... Że specjalna operacja potrwa 3 dni, a no nie... No tak, ale to nie tylko Chińczycy brali pod uwagę taki scenariusz. Wydaje mi się, że również i zachodni Europejczycy. No i gdyby tak było, to wtedy wydaje mi się, że NATO byłoby dużo bardziej zaangażowane, bo być może państwa bałtyckie byłyby wtedy w dużym kłopocie. No my bylibyśmy w większym niż byliśmy. W sensie, gdyby Rosjanie zdobyli Kijów rzeczywiście, tak? W tym pierwszym etapie gdyby wojny. Się rozpadła Ukraina po prostu i gdyby Rosja podeszła pod granicę NATO, a to się nie stało. I dzięki Ukraińcom, jakby ich zrywowi, tego, że zaskoczyli chyba wszystkich. Gdyby tak było, to wtedy bardzo ciekawa byłaby sytuacja po drugiej stronie Eurazji, co byłoby z Tajwanem i jak tam wyglądałaby sytuacja, kiedy NATO byłoby zaangażowane nie poprzez tam dostawy broni, wsparcie tam wywiadowcze, tylko po prostu już w jakimś bezpośrednio związane siłami rosyjskimi, bo NATO nie walczy bezpośrednio teraz, tylko wysyłamy broń, tak? Różne są tam dysputy, się toczą i tak dalej, zostawmy to, ale wtedy byłby pewnie inny scenariusz. Ale to jest ten scenariusz, który się nie zrealizował, bo no, realizuje się inny. I teraz pytanie jest, no ja w ogóle odnoszę wrażenie, że jak śledzę teraz oświadczenia wszystkich tych mocarstw światowych, od USA po Unię Europejską, UK, Chiny i tak dalej, że no przykro to, znaczy przykro, no po prostu trochę temat ukraiński już wychodzi z mody. Mam wrażenie, że wszyscy chcą już wygasić ten konflikt. Tak? Znaczy, że są zmęczeni Ukraińcy. Że są zmęczeni. Jedyny, którym chce się walczyć tak na dobrą sprawę, to są Ukraińcy, mam wrażenie. I oni mówią, że oni chcą walczyć o Krym i o te wszystkie terytoria, które utracili w 2014 roku. Ale już tak na dobrą sprawę, jak patrzę na te wycieki z Pentagonu, tutaj właśnie ciekaw jestem, jaką tutaj zwolennikiem, jakie jest pan szkoły, czy te wycieki. Właśnie, co z tymi wyciekami? No pojawiały się jakieś informacje, przypadek czy nie przypadek? Znaczy, no tam doszło do aresztowania, rozumiem, osoby czyli, odpowiedzialnej czyli, za no to. No tak, tak. Tam młody człowiek, który uzyskał dostęp do tych wszystkich dokumentów. Nie rozumiem do końca pytania, przypadek czy nie przypadek. No osoba, która miała dostęp do tych dokumentów, postanowiła je ujawnić. No właśnie, czyli pana zdaniem nie był to przypadek. Czy był to, no dobra. No ujawnił, ta młoda osoba, która miała dostęp do tych dokumentów, No tak było, to nie rozumiem pytania, czy to był przypadek, czy nie. No, ktoś miał dostęp do dokumentów i je ujawnił. No tak, ale to nawet nie jest istotne. W tym, to nawet pytanie, ja rozumiem, ale to pan zadaje to pytanie. No dobrze, okej. Ale odpowiedź na to pytanie nawet no, tutaj
nie jest istotna w tym kontekście, że z tych przecieków wynika, że no, Ukraina ma parę miesięcy, tak? Że jak to po prostu się przeciągnie jeszcze dłużej, no to, no niż parę miesięcy, tak, no to, dlatego... to wsparcie, nie wiem, czy go, no nie wiem, no będzie wygasać, czy zostanie wstrzymane. No i właśnie. Dlatego tak wiele mówi się o znaczeniu tej rzekomo nadchodzącej kontrofensywy Ukrainy, o której już wszyscy czekają na nią, ona jeszcze nie nadchodzi, ale że to ona będzie decydująca, ale przede wszystkim pod aspektem politycznym. To znaczy, jeśli Ukrainie uda się na przykład, tak jak podczas poprzedniej ofensywy, odzyskać bardzo dużo terytoriów właśnie za pomocą tego zachodniego sprzętu, który tam dotarł kilka tygodni, kilka miesięcy temu, no to możliwe, że ta wola na dalsze wsparcie będzie większa. Natomiast jeśli się nie uda i jeśli konflikt dalej będzie, że tak powiem, tlił, to nie jest dobre słowo, biorąc pod uwagę, że giną tam codziennie ludzie, ale jeśli nie będzie przełomu po jednej ani po drugiej stronie, to, tak jak pan mówi, będzie coraz większa presja na to, żeby ten konflikt jakoś wygasić, jakoś zamrozić i jakoś właśnie naciskać na to, żeby siąść do stołu. No właśnie, więc wygląda na to, że jeżeli przeanalizujemy wypowiedzi albo przecieki gdzieś tam wychodzące ze stolic tych największych światowych mocarstw, no to wynika z tego, że one jakoś wielkimi zwolennikami przeciągania tego konfliktu nie są. Ukraińcy chcieliby powalczyć jeszcze dłużej, ale nie wiadomo, czy dostaną wsparcie i tak dalej, i tak dalej. I teraz widzimy Europejczyków, którzy już jadą do Pekinu i w Pekinie mówią: zróbcie coś, żeby nastąpił pokój, tak? Musicie wywrzeć wpływ na Federację Rosyjską. I teraz mamy do czynienia z taką dynamiką, że zaczyna rysować się bardzo denerwująco, zdenerwuje wszystkich teraz, mówiąc o tym scenariuszu, o tym się w ogóle nie mówi w Polsce, mam wrażenie, a jest to scenariusz, który musimy brać pod uwagę. To znaczy, że ten wysłannik pekiński w Kijowie zacznie osiągać jakieś rezultaty i ten pokój nie będzie tylko retoryką, mową, trawą, tylko zacznie się krystalizować, bo to jest bardzo ważne dla nas, nie tylko ta wojna, ale również i pokój, tak? Ten pokój może być tymczasowy, to może być rozejm tylko na parę lat, bo to jest już druga wojna rosyjsko-ukraińska. Poprzednia trwała 8 lat, bo 8 lat temu, tak? Być może to jest tylko jakiś krótkotrwały rozejm. Indie z Pakistanem walczą od 50 już ponad lat i tych wojen tam było 5, zdaje się, tak? I teraz jaki scenariusz się może przyjąć? Jedzie ten wysłannik pekiński, osiąga jakieś rezultaty, ale kto o tym decyduje? To już naprawdę będzie bardzo nerwowo, bo Rosja może decydować o tym, kiedy zakończyć te działania wojenne i Rosja może wybierać, kogo chce za rozjemcę, czy USA, czy Chiny. Jak pan myśli, kogo wybiera? Ja myślę, że mogą wybrać Chiny. Ale i dlaczego, wtedy... dlaczego, to tylko dopytam po prostu, dlaczego według pana Rosja, to znaczy, co daje jej taką pozycję, że będzie decydować o tym, kto ma być rozjemcą, a kto nie? No bo to jak... będzie efekt tego, jaka będzie sytuacja na polu bitwy? No to sytuacja na polu bitwy, jak pan powiedział, jest taka remisowa cały czas. Taka jest chwiejna równowaga. No jeżeli nie ma jakichś zadowalających warunków pokoju, no to walczymy dalej. Ja tu teraz mówię z punktu widzenia Putina, tak? Który już miał się rozchorować kilkokrotnie, miał upaść. No już 5 razy na raka umierał. Tak, już umierał, właściwie tak. No, ale dobra, no to już zostawmy jakby. No w każdym razie, no stety lub niestety, myślę, że to znowu może być denerwujące, co powiem, ale ten reżim rosyjski się jednak nie załamał, tak? Rosjanie się nie zbuntowali, część tam uciekła, wyemigrowała, ale no i teraz Putin siedzi sobie na tym Kremlu i może to przeciągać w nieskończoność. A zaczynają się irytować Francuzi, Niemcy, biznes zachodnioeuropejski, bo on traci na tej wojnie, traci konkurencyjność, ponosi koszty tego i zaczyna być zniecierpliwiony. Stąd ta wyprawa do Pekinu moim zdaniem. I teraz jeżeli Rosjanie na przykład zagrają w ten sposób, że powiedzą: odpuszczamy, siadamy do rozmów, no ale w zamian za to wyznaczamy, kto ma być rozjemcą, tak? No tak, ale no na przykład nie chcemy Amerykanów, tak? I teraz tak, Chińczycy zgłaszają plan pokojowy, Rosjanie są krytyczni obecnie, tak? Oni mówią, że teraz nie ma warunków, nie istnieją warunki do tego, żeby zaimplementować ten plan pokojowy, dlatego że Ukraińcy są nierealistyczni, stawiają jakieś nierealistyczne, niemożliwe żądania,
Ale za jakiś czas Rosjanie mają tą kartę przetargową w ręku, że albo walczymy dalej, tak, i wysyłamy tych wszystkich więźniów, ten Prigorzyn jako ten Master of Puppets, ten władca marionetek, który, no to są straszne rzeczy, wysyła tych ludzi z tych zakładów, z tych więzień, tak, którzy tam są masakrowani na tych polach bitewnych Ukrainy, często nieprzeszkoleni albo słabo uzbrojeni i tak dalej, ale tak możemy się bawić jeszcze długi czas, tak? Rosję, ta umam niepamiętna. No, na pewno, rozumiem na pewno, nie... na pewno zasoby ludzkie Rosji są znacznie większe niż zasoby ludzkie Ukrainy. No tak. I teraz pytanie pojawia się takie. Chcecie, przedłużamy to jeszcze o rok? No to będą wysyłać tych... niestety tak, że przedstawicieli różnych mniejszości etnicznych z Federacji Rosyjskiej i czyścić sobie... To są starsze rzeczy. Nie chcę w to już wchodzić, bo to już jest naprawdę dyskusja dla ludzi o mocnych nerwach. No, rozmawialiśmy też o tym wielokrotnie. Tutaj zalinkuję nasz podcast między innymi z Filipem Rybnikiem. No okej, okay, dobra, w porządku. No i teraz, jeżeli mają tą mocną kartę w ręku, w tym sensie, że przedłużamy ten konflikt, albo siadamy do rozmów. Jeżeli siadamy do rozmów, no to teraz Rosjanie mogą zdecydować, że są zadowoleni z tego stanu, jaki osiągnęli, że tam zdobyli jakieś terytoria, mogą to ogłosić jako sukces, siadamy do rozmów i teraz mogą zmienić zdanie. Mogą powiedzieć, a to akceptujemy chiński plan pokojowy i zapraszamy Francuzów i Niemców. I teraz czy pan myśli, że Emmanuel Macron nie dosiądzie się do stołu? Nie wiem. No, pan myśli, że się dosiądzie? Ja myślę, że się dosiądzie i jeszcze powie, że to jest jego sukces, że on to załatwił w Pekinie i że wreszcie musimy położyć kres działaniom wojennym i Europa musi udowodnić, że jest strategicznie autonomiczna, że jest tym mocarstwem w XXI wieku i decyduje o nowym planie pokojowym. Jedyną przeszkodę, jaką widzę, myślę, że Niemcy też by się dołączyły, dlatego że odczuwa jednak biznes niemiecki presję tej wojny. Problemem tak naprawdę mogą być Ukraińcy, ale jeżeli oni nie dostaną wsparcia, no to oni z pragmatycznego punktu widzenia powiedzą, no to co, no słuchajcie, no nie dostaniemy wsparcia tak czy inaczej, to właściwie też nam się już czas kurczy, no tylko nie wiem, jak będzie kwestia wytłumaczenia utraty tych terytoriów. No to jest bardzo problematyczne, biorąc pod uwagę, jakie nastroje na Ukrainie wzbudził Wołodymyr Zełenski. I właśnie fakt tego, że tak naprawdę problemem będzie wytłumaczenie jakiejkolwiek koncesji na rzecz Rosji ukraińskiemu społeczeństwu i będzie problematyczne dla Zełenskiego. Ale, jeżeli ofensywa nie wyjdzie, to nie ma żadnego innego pola manewru. No to prawda. Zobaczymy, właśnie czekamy na efekty tej ofensywy i zobaczymy, czy pod jej wpływem zmienią się tam nastroje w Ukrainie. Ale pan mówi, że tutaj problemem mogą być Ukraińcy, no ale czy problemem nie będą Amerykanie? Biorąc pod uwagę, ile władowali pieniędzy, czasu, politycznego kosztu w Ukrainę i tak pan to przedstawił, że tutaj wszyscy się dosiądą, Amerykanie, Rosjanie powiedzą, że nie chcą tam Amerykanów, no i jakby wszyscy się zgodzą. A też nie, jakby nie. Pytanie jest takie, mamy kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. Biden właśnie powiedział, że będzie startował na drugą kadencję. A jak wygra Trump, który mówi, że no, my to jesteśmy izolacjonistami i tam generalnie nie jesteśmy zaangażowani. Ja to oczywiście rozumiem, ale zanim wygra Trump, to jeszcze jest cały proces bardzo długi. Ale mówię, że zanim ewentualnie wygra Trump, to jeszcze jest proces bardzo długiej kampanii wyborczej w Stanach i Biden jednoznacznie popiera Ukrainę i jakby jest to istotny bardzo element jego prezentury. Wydaje mi się, że... Ale jeżeli Niemcy i Francuzi zdecydują inaczej, to co wtedy może zrobić Joe Biden? No nie wydaje mi się, żeby pozostawał bezczynny. Ale co może zrobić? No wtedy być może, może zwiększyć wsparcie dla Ukrainy, ale z drugiej strony z tego, co patrząc po nastrojach w społeczeństwie amerykańskim, no to znowu, nie wiem, w ten sposób może dodać tylko głosów Donaldowi Trumpowi, tak? Który będzie grał tą kartą, dlaczego my się angażujemy, to nas kosztuje, wydajemy pieniądze na jakieś wojny gdzieś tam w Afganistanie, w Syrii, w Ukrainie. Gdzieś przeciętny Joe Hydraulik amerykański to w ogóle nawet pewnie nie wie, gdzie to jest, tak? I gdzieś tam tłumaczenie mu, że musimy się angażować jako strażnik, obrońca globalnego ładu, no może być problematyczne. No tutaj... mniej więcej mamy dzisiaj do czynienia z taką rozgrywką, próbą wypychania Amerykanów z różnych części świata, tak? To nastąpiło na Bliskim Wschodzie. Pogodzenie Arabii Saudyjskiej właśnie z Iranem
To jest stworzenie takiej sytuacji, no, w której Amerykanie no, nie są już Arabii Saudyjskiej potrzebni jako obrońca, gwarant bezpieczeństwa. Pytanie jest takie, co zrobi Rosja, ale co zrobią Francuzi i Niemcy, tak? Bo my no, nie lubimy rozważać takich wariantów, że gdzieś tam rozluźniają się te relacje między Francją, na przykład Niemcami, a Stanami Zjednoczonymi, no ale de facto no, mieliśmy do czynienia z wieloma tego typu działaniami, oświadczeniami, które pokazują, że te relacje się rozluźniły i teraz będą decydować Niemcy i pytanie, czy oni myślą tak samo jak my, jak w Europie, jak środkowi Europejczycy. No myślę, że nie myślą tak. I to no, widać mogą, od znaczy początku. Nie wiem, czy no, mogą myśleć inaczej, tak? Mogą myśleć inaczej. Znaczy, no ja wiem, że Zajden będę i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że ta zmiana na pewno, ona zaszła, ale nie stała się, znaczy nie jest na tyle głęboka, że zrobiła z Niemców Bałtów czy Polaków. Tak, no. No zgoda, bo miał być decoupling, jak pan pamięta, rozpoczęły się wojny handlowe, administracja Joe Bidena kontynuowała wszystko to, co robił Donald Trump i teraz już wszyscy mówią, że nie będzie decouplingu, tylko będzie de-risking, tak? Że będzie obniżanie zależności od Chin, ale nie będzie oddzielenia, że to jest niemożliwe, to już mówią sami Amerykanie, tak? No mówi o tym Katrin Tai, czy mówi Janet Yellen, zresztą nomen omen jej rodzina pochodzi z Sokołowa Podlaskiego, Janeta Yellen, moglibyśmy powiedzieć, że ona się urodziła w Nowym Jorku, ale no, więc to się pozmieniało. No i ja bym na miejscu czytelników, czytelniczek, czytelniczek, czytelników, widzów, widzek kultury liberalnej, no brał pod uwagę też i taki scenariusz. Inna sprawa, że właśnie Chinom na tym zależało na polach bitewnych Ukrainy, żeby, myślę, że Rosji też, tu zbieżność strategiczna jest na bardzo wysokim poziomie, żeby doprowadzić do jak największego rozluźnienia między Europejczykami zachodnimi a Amerykanami, tak? No tak, no myślę, że ogromnym problemem dla Chin w tej wojnie jest to, że one wzmocniły ten, przynajmniej w pierwszym jej etapie, wzmocniły relacje etapie, pomiędzy tak. Europejczykami a To był te koszmar, relacje transatlantyckie. I to był bardzo duży problem, dlatego teraz dąży się do tego, do ich rozluźnienia. Natomiast odpowiadając jeszcze na tę kwestię, o której pan wspomniał, że a jeśli Amerykanie zostaną postawieni przed faktem dokonanym przez na przykład Niemców i Francuzów, no to i pan mówi też o tym słusznie zresztą, że rzeczywiście poparcie dla sprawy ukraińskiej no, w społeczeństwie amerykańskim jest różne i raczej jest coraz w mniejsze, niektórych europejskich też jest różne. Szczególnie w elektoracie republikańskim. Natomiast to, co jest zupełnie ponad elektoratowe i ponad partyjne w Stanach, to jest stosunek do Chin. I jeśli wydaje mi się Bidenowi uda się przedstawić w kampanii i demokratom ogólnie to, że tak naprawdę powstrzymywanie Rosji w Europie jest de facto powstrzymywaniem Chin ogólnie i powstrzymywaniem procesu, o którym pan wspomniał, czyli wypychania Stanów Zjednoczonych z różnych miejsc na świecie, no to może to być sukcesem taka narracja. I w ten sposób można na tym oprzeć jakąś kampanię. Nie trzeba się specjalnie jakby tej Ukrainy wstydzić, że tak powiem. Znaczy ja nie znam dobrze Stanów Zjednoczonych, ale na tyle, na ile znam, bo trochę też spędziłem czas w Stanach i trochę pojeździłem tam po różnych miejscach, ale nie sądzę, żeby polityka zagraniczna była no jakimś, znaczy niuanse polityki zagranicznej były zrozumiałe tak dla amerykańskiego wyborcy. Znaczy oczywiście nigdy nie są i dla żadnego i wyborcy. Dla żadnego, więc ale dla żadnego. W żadnym państwie tak nie jest. Natomiast po prostu mówi pan o tym, że to może być problematyczne, to znaczy stawianie ciągle Bidena na Ukrainę, a ja mówię, że nie do końca. Znaczy ja nie sądzę, że kwestia ukraińska może gdzieś tam w ogóle zdecydować o wyniku wyborów prezydenckich w Stanach. Mamy do czynienia z rewolucją technologiczną, społeczną, z biedniejącą klasą średnią i po prostu no, ludzie mogą może spaść jakby akceptacja dla tych wydatków ponoszonych gdzieś poprzez aktywną politykę zagraniczną, tak? To może być problem i to jest tą kartą, którą Donald Trump gra już od wielu lat i okazuje się, że może sprawić również kłopoty w przyszłym roku, co byłoby fatalne dla Polski. A w ogóle bardzo trudno było mi zrozumieć, dlaczego w Polsce Donald Trump się cieszy takim poparciem. No skoro my chcemy, żeby Ameryka była strażnikiem, broniła nas, artykuł 5 i tak dalej, artykuł 5 i tak duża część opinii publicznej w Polsce sympatyzuje z prezydentem, który jest izolacjonistyczny, który jest taki no, kalkulatorem z Excela i nie patrzy na cały obraz, tylko na poszczególne kwestie i wylicza to
jakby w taki sposób excelowy. Nie wiem, no ale to No są proszę pana, Stany. no tu był przecież Donald Trump i mówił o Forcie Trump i że w Powstanie Warszawskie było takie piękne i po drugiej stronie mamy lewaków, no a Trump jest nasz swój. No znaczy, przepraszam, no ale jakby ja innego Nie, bo, wytłumaczenia tak, bo na to zgoda, nie rozumiem. To jest kwestia wojny kulturowej, czyli tych kwestii społecznych, ale w kwestiach A potem jak geopolitycznych. przyszła prawdziwa wojna, no to się nagle okazało, że Andrzej Duda i Joe Biden to są najlepsi przyjaciele, przynajmniej tutaj takie sygnały szły z Warszawy. A co warto podkreślić, przecież prezydent Duda no zwlekał z gratulacjami dla Bidena po jego No wygranej, tak. a nawet jak je złożył, to w dosyć no, specyficzny No sposób. tak, ale to są takie dyplomatyczne subtelności. Natomiast wracając do tego scenariusza, który jest taki bulwersujący, ja nie twierdzę, że on jest najbardziej prawdopodobny. Nawet nie twierdzę tego. Ale uważam, że jest jednym z trzech, czterech scenariuszy, o którym się w ogóle nie mówi. Ja się cieszę, że mogliśmy o tym trochę porozmawiać. I moim zdaniem to wisi w powietrzu, bo jeżeli ten scenariusz się zrealizuje, to będzie bardzo niekorzystny dla nas, bo moim zdaniem wtedy no to, nas na pewno nie to, będzie to przy brzmi, stole no to brzmi jak negocjacyjnym, najgorszy możliwy bo to scenariusz, niemalże. będzie powtórka z Mińska, gdzie mieliśmy Francję, Niemcy i Rosję, Ukrainę, tak? Tak, to tylko chodzi o te porozumienia z Mińska, które kończyły pierwszy Tak, etap, że tak powiem, tak wojny jest, tak jest. I to i ukraińsko-rosyjskiej. Chiny chcą pokazać coś takiego, że dlaczego zaburzyliście porozumienia mińskie, wróćmy do porozumień mińskich. I teraz jedyną rzeczą, którą będą mogli zrobić Amerykanie, mając duży problem wewnętrzny, bo już o tym dyskutowaliśmy, to będzie mocne dozbrojenie Ukrainy albo jeszcze mocniejszy udar. Ale wtedy znowu zostaną przedstawieni, że są za wojną, nie wiem, za destabilizacją. Wyjdzie Olaf Scholz i powie, nie, no my jesteśmy za pokojem, chcemy spokoju, chcemy, tak samo powie Emmanuel Macron. No oczywiście, Wszyscy chcą pokoju. wszyscy chcą pokoju, właśnie, tylko na jakich warunkach? No i pytanie, co ten pokój znaczy dla każdej ze stron. Ale to w takim Tak. razie już też niestety musimy kończyć, chociaż też się bardzo cieszę, że udało nam się poruszyć ten temat, który specjalnie obecny w polskiej przestrzeni No ja medialnej jestem nie ciekaw, jest. co powiedzą pańskie widzki i widzowie na Czekam to oczywiście wszystko. na wasze komentarze, jak zawsze. No tak, sądzę, że będzie jakiś po prostu potok emocji. Nie wiem, no bo mówię rzeczy niepopularne, ale Ale ostrzegałem, ja mnie ale na, ostrzegałem. ale mnie naprawdę dziwi, że tak powiem, pana Nie, no zdziwienie i zaskoczenie. mamy taką kulturę polityczną, czy kulturę dyskusji, która nie dopuszcza takich rozmów, które Ale my to się jest tutaj kultura prowadzimy. liberalna i dlatego pana zaprosiłem. No dobra, okej. Okay. Kończąc w takim razie, bo pan mówi o tym scenariuszu, wydaje mi się tak ciekawym, jak niebezpiecznym dla nas. Natomiast uważa, że pan, że on nie jest najbardziej prawdopodobny. Jaki w takim razie scenariusz uważa pan za najbardziej prawdopodobny, jeśli chodzi o zakończenie tej wojny i o rolę Chin w tym zakończeniu? No myślę, że najbardziej prawdopodobny. No przede wszystkim nie mam dostępu do wszystkich informacji, tak, ale więc to może być bardzo złudne, ale wydaje mi się, że to nie jest wojna, która się zakończy. Tak, że to jest dopiero jakaś druga odsłona, to jest druga wojna ukraińsko-rosyjska i że będzie kolejna. Wydaje mi się, że w tej chyba jeszcze nie weźmiemy udziału, ale w kolejnych odsłonach to różnie już może być, tak? W każdym razie nie mamy zbyt dużo czasu, tak mi się To zdaje. znaczy aktywnie, że nie bierzemy udziału, także nie ma polskich żołnierzy Tak, tak, na tak. No Ukrainie, i tak? nas tam nie ma, tak? Bo przecież równie dobrze moglibyśmy zostać powołani i moglibyśmy się gdzieś spotkać w Donbasie albo pod Kijowem, czy za Kijowem, czy nie wiem, czy tam na Krymie, czy... Następna edycja podcastu z okopach pod Oby Kijowem. się, znaczy, nie wiem, no, dobrze byłoby, żeby się to nie spełniło, no bo jednak przynajmniej w tej chińskiej kulturze strategicznej wojna jest zawsze porażką, tak? Więc jeżeli jesteśmy ludźmi myślącymi, inteligentnymi, no to powinniśmy tak znaleźć takie rozwiązania, żebyśmy osiągnęli swoje cele metodami pokojowymi. No, czy to nam się uda, to pokażą najbliższe lata. Natomiast wydaje mi się, że złudne byłoby myślenie, że ten konflikt się skończy wraz z jakimś rozejmem czy negocjacjami pokojowymi. To wydaje mi się, że jednak byłoby Czyli, że złudne. nawet jak dojdzie do pokoju, to on będzie nietrwały? Taki jak w Mińsku? Tak jak w Pakistan, Indie, wydaje mi się, tak? Gdzie jednak to po prostu toczy się już od kilkudziesięciu lat. Wie pan, jeszcze mocarstwa światowe, te wielkie imperia mają to do siebie, że one lubią, jak gdzieś tam są jakieś zadrażnienia, bo co jakiś czas gdzieś tam można wygrywać różnego rodzaju sprzeczności czy rozbieżności i często niektóre mocarstwa, już nie będę wskazywał palcami, szczególnie specjalizują się w tym, żeby pewne kwestie były nierozwiązane. I potem, tak jak chociażby w świecie globalnego południa, widzi pan, co się dzieje od kilkudziesięciu lat, gdzie ludzie gdzieś tam walczą,
bo zostały pewne kwestie nieuregulowane, wzbudzające pewne spory, napięcia. A myślę, że między Ukraińcami a Rosjanami to naprawdę będzie trwało kilkadziesiąt lat, tak? I może być teraz osiągnięty jakiś rozejm, ale potem być może Rosjanie się znowu dozbroją, może zmienią swoją armię, może spróbują jeszcze No raz. właśnie, dlatego mówię o tym, bo rozumiem, że to pan wskazuje za najbardziej realistyczny scenariusz i wydaje mi się, że może być w tym dużo racji. Natomiast no to, na co Ukraińcy wskazują jednoznacznie i na to, na co wskazują również kraje naszego regionu, no to jest kwestia tych gwarancji bezpieczeństwa. Że właśnie te gwarancje bezpieczeństwa udzielone, no raczej o Ukrainie w NATO tutaj nie możemy myśleć, ale przez konkretne kraje i o No ale, a określone. czy myśli Moment, pan? tylko pozwoli pan, że dokończę. Przez konkretne kraje mają uchronić i zapobiec temu scenariuszowi, o którym pan mówi, czyli o tym, że no za 5, 10, może 15 lat będziemy mieć kolejną wojnę już z inną Rosją, znacznie lepiej przygotowaną do tego konfliktu, bo umówmy się, że ten konflikt, szczególnie w jego pierwszym etapie, to był blamasz Rosji niemal na każdym polu. No dobra, ale to już było rzeczywiście rok temu, bo my mówimy o tym, co może być za 5 lat. Wtedy może być zupełnie inaczej. Poza tym zobaczymy, co się wydarzy jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Na razie czy utrzyma się Joe Biden i w ogóle liberalna administracja amerykańska, czy do głosu dojdą izolacjoniści, bo to dzisiaj już nie jest jakiś taki kosmetyczna zmiana, tylko to byłaby fundamentalna zmiana, wydaje mi się. No właśnie, więc to uważam za taki scenariusz najbardziej prawdopodobny. No ale To nie wierzę, pan rozumie, w te gwarancje bezpieczeństwa? trochę przyznam szczerze, że gdybym był Amerykaninem z Waszyngtonu, to jakoś, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, że dzisiaj to jest ten moment historyczny w ogóle w historii Ameryki, w historii świata, że Amerykanie chcieliby sobie brać na głowę jakieś kolejne zobowiązania. Mają problem z tym, żeby się utrzymać na Bliskim Wschodzie, w wielu regionach świata. Mają problem w rywalizacji technologicznej, społecznej, na każdym polu z Chinami. Więc, no, tak szczerze mówiąc, no tak, nie wiem, nie widzę jakiegoś też wielkiego entuzjazmu. A przecież, no, na dobrą sprawę, wydaje mi się, że przecież gdyby, nie wiem, no, NATO ma tak ogromną przewagę militarną nad Rosją, że gdyby chciało, to ten konflikt by potrwał, nie wiem, 2-3 tygodnie. Więc, no nie wiem, różnie to się wszystko jeszcze może potoczyć, tak? Nie wydaje mi się, żeby to było powtórzenie jednak tego wariantu wojny hiszpańskiej z lat 1936-39, która była Ale to taką, była wojna domowa. to była wojna domowa, tak, ale ona była takim starciem wielu mocarstw, które tam próbowało różnych technik wojskowych, różnego rodzaju uzbrojenia i tak dalej, ale była wojna straszna. Do dzisiaj społeczeństwo hiszpańskie jest podzielone, mimo upływu już prawie, no niedługo to już będzie 100 lat chyba. I ta wojna ostatecznie była jakimś epizodem w tych konfliktach, które gdzieś tam rozgorzały później po świecie. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze będą być może jakieś inne pewnie spory. No, czas pokaże, jak to się wszystko zakończy. Tak, znaczy, no wydaje mi się, że jednak istotnym zastrzeżeniem jest to, że rzeczywiście była to wojna domowa, a wojna Rosji z Ukrainą taka też nie jest. Natomiast cieszę się, że Z punktu zaczęliśmy. widzenia Rosji chyba jest, bo oni uważają, że to jest wewnątrz prawosławia, Z tam punktu widzenia Rosji jest, natomiast z punktu Ukrainy nie jest i z punktu naszego raczej również nie. Natomiast bardzo się cieszę, że wyszliśmy od jednego telefonu i przeszliśmy przez niemal cały świat, włącznie z Iranem, Arabią Saudyjską i rolą Pekinu. Bardzo panu dziękuję za dzisiaj i za przyjęcie tego zaproszenia. to ja dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że wygasną te emocje po naszej rozmowie i spędzimy miły, najdłuższy chyba weekend w współczesnej Europy. Ale w emocjach nie ma nic złego, przynajmniej do pewnego momentu. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się, że tak powiem, kulturalnie nie zgadzać w niektórych momentach. Dajcie nam znać oczywiście koniecznie, co sądzicie o tej rozmowie. Czekamy na wasze komentarze, opinie. Jak zresztą, przepraszam, zawsze. Program wydawała i realizowała Zofia Majszek, której również serdecznie dziękujemy. A my widzimy i słyszymy się już za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia. Kłaniam się.